tak, nie w to, no nie w tą stronę, w lewo biegnij! O, no i sam siebie pytam, dlaczego tyle gadam? Tak, jest, w końcu! Och, mam ochotę ucałować ten telewizor, ojej! Oj, tata, co ty robisz? Dlaczego całujesz te... Kochanie, wygrali, a... zresztą, co ja ci będę dużo opowiadał? Chodź, poglądaj z tatą. Chodź, jest meczyk, jest super ekscytujący. Tata... Ale kochanie, nie przeszkadzaj proszę, tylko oglądaj ze mną mecz, no, tyle się dzieje. Ach, tato, nie chcę oglądać żadnego meczu, myślałam, że oglądasz film, nuda. Idę poglądać filmy gdzieś indziej. O, cześć, Emma, chcesz poglądać z mamą ulubiony serial? Okej, ale jeśli to jest bajka, a nie mecz, tak jak tata. Ale kochanie, ja nie będę oglądała bajek, oglądam mój serial. Meczu też nie, ale bajki też nie wydaje mi się, żebym miała ochotę oglądać. O, nikt nie chce oglądać fajnych rzeczy, nie ma gdzie siedzieć przed telewizorem, co za nuda. To jest niesprawiedliwość jawna. Hania, co robisz? Pracuję sobie tutaj w internecie. A mogłybyśmy pooglądać coś fajnego, jakieś bajki albo coś? Proszę, obydwa telewizory są zajęte. No co ty? Przecież ja nie będę teraz oglądała bajek, jestem zajęta. Uczę się teraz zresztą o moich ulubionych zwierzętach, koniach. O ja, to jest naprawdę straszne. Dlaczego nie ma czwartego telewizora w domu? Oprócz Juliana zapytałam już wszystkich o to, czy ktoś chciałby oglądać bajki. Julian, co robisz? Hej! Ej, uważaj, bo robię moje super triki. Uważaj, żebym cię nie zajechał. Super, jesteś szalony. Potrzebuję takiej osoby jak ty. Ehe, ale do czego konkretnie? Szalonej? W czym chcesz, żebym ci pomógł? Zrobić jakieś głupie żarty? Ja chcę, żeby... Ach, wszystko ci powiem. Ło! Serio? Ale ekstra pomysł, Emma. Pięknie, to do dzieła. Halo, babcia, tutaj Julian. Słuchaj, chciałem cię zapytać, czy nie chciałabyś zaprosić dzisiaj mamy, taty i Hani na wspólny obiad. Co ty na to? Oni bardzo chcieliby przyjść, dawno się nie widzieliście i w ogóle, a ja się trochę źle czuję i Emma też powinna zostać w domu, bo zjadła za dużo słodyczy i boli ją brzuch. A? Okej? Dobra, świetnie, już wołam mamę. Tak, wszystko w porządku. Mamo, babcia chce z tobą rozmawiać. Julia, nic nie rozumiem. Co to ma wspólnego z naszym planem? Emma, cicho, zaraz ci wytłumaczę. Mama, dzwoni babcia, chciała cię coś zapytać o coś. Chodź, to był manewr taktyczny. Wszystko wypali jak powinno. No dobra, no to zastanówmy się, czego potrzebujemy, żeby uruchomić kino w naszym domu. No, co jest potrzebne? No więc potrzebne jest popcorn i napoje. To jest najważniejsze. Myślisz? No a nie jest ważniejsze, żeby mieć gdzie oglądać film i siedzenie? No przestań. No, musimy to lepiej zorganizować. A, masz rację. Tak, to możemy znaleźć w garażu. Co ty na to? No i oczywiście trzeba zaprosić ludzi, żeby było komu oglądać ten film, co nie? Kochanie, wydaje ci się, że to jest dobry pomysł, żeby zostawić Emmę i Juliana samych w domu? Czy na pewno? Mogę się założyć, że Julian ze mną mają jakieś szalone pomysły w głowie, aha, i będą tutaj rozrabiać. Myślisz, ale co mieliby wymyślać? To przecież babcia zaprosiła nas do siebie. Dobra, Emma, Julian, wychodzimy. Tak, tato, wiemy, my nie mamy otwierać nieznajomym, nie mamy robić głupot i puszczać wody na okrągło. Wszystko wiemy. Ciekawe, co ta dwójka kombinuje. Mam bardzo dziwne przeczucie, że coś wymyślili. Tylko jak oni to zorganizowali? I dlaczego ja muszę iść do babci, a oni nie? Ej, Emma, oni już są, poszli sobie! Ekstra, nasz plan może zostać zrealizowany szybko! Ej, no zobacz, a ja znalazłam ekran, idealnie jak w kinie, co nie? Możemy to rozłożyć w salonie. Ej, dobra, okej, no to co, możesz do góry brać... Oj, ale nie tu, musimy to przenieść do salonu. No, dobra, już idę, już ci pomagam. Zresztą z tym też radę sam, idę po krzesła. Okej, no dobra. No to co, trzeba przemeblować troszeczkę nasz salon, ale będzie tu milutko nasze prywatne kino, jest! No dobrze, idealnie. No to co, możemy zaczynać z naszym seansem? Ale chyba potrzebni nam są ludzie, co? No i musimy wymyślić, co będziemy oglądać. Mamy jakieś filmy? Daj mi moment. W takim razie musimy zadzwonić do wszystkich naszych znajomych. Do Sary, do Kiry i w ogóle, zaproszę wszystkich znajomych. Ekstra, Julian, ty jak to wymyślisz? Wszyscy tutaj przyjdą, my będziemy mieli własne prywatne kino. Jest! Tak, tutaj Julian, aha. Hej, słuchaj, zbudowaliśmy ze mną kino. No, nie robię sobie żartów, przestań. Hej, witajcie wszyscy u nas w kinie. Kinie Emmy i Juliana, zapraszamy do środka. O, Julian, ale super! Te wszystkie napoje są dla nas? Wow!
No, tak, wszystkie napoje i popcorn i wszystkie przekąski są dla Was, ale oczywiście trzeba zapłacić. Złotówkę od osoby, jeśli chcecie cokolwiek sobie zażreć. No to potem możecie siadać do seansu. Łakiem pączki i popcorn z czekoladą. Emma, zobacz, ile mamy kasy. Oja, ale ekstra, mamy tu na pewno więcej niż jedną złotówkę. Jeden, dwa i trzy, więcej już nie umiem liczyć. Chyba możemy za to zbudować kolejne kino, co? Dobra, może zostajmy na razie przy tym jednym, które zbudowaliśmy, co? Julian, wszystko super, podoba mi się na maksa, ale co będziemy oglądać? Przecież w kinie są filmy. No, Julian, zapomnieliśmy o najważniejszym, co my teraz będziemy oglądać i jaki film wybierzemy, przecież nie mamy żadnych filmów. Ha, ty się o nic nie martw, ja mam tutaj asa w rękawie, wszystko przygotowane. Dobra, Julian, no to co, możemy odpalać? Julian powiedział mi, że wszystko zostało ustalone z rodzicami, mam nadzieję, że faktycznie tak jest, zresztą pomysł jest całkiem spoko. Okej, zaczynamy! Wow, ale ekstra! Hej, dzieciaki, jesteśmy z powrotem, Julian, Emma, hej, gdzie oni są? To wszystko dla nas, ale ekstra! No co za przyjęcie, Julian, Emma, nie spodziewałbym się. Co, popcorn? Jejku, jak tu pachnie, jak w kinie dokładnie. O, mama, chyba dobrze trafiłaś, zobaczcie, co zbudowali w salonie. Halo, witajcie w kinie Emmy Juliana. Serdecznie zapraszamy na seans. Tylko ci. Wow, ale wpadli na świetny pomysł. Czy to wszystko dla mnie, naprawdę? No co wyście tu zrobili? No a na co to wygląda? To prywatne kino. Ej, te przekąski kosztują, więc albo kasa, albo precz.